się stanie, się nic nie mówi, ludzie nagle milkną. Dobra. Chciałbym Was, ja zwykle, niezwykle przywitać na szkoleniu z Linuxa. To nie tytuł jest jak najbardziej przypadkowy, to nie jest żadne sponsorowane spotkanie. Chciałbym Was przywitać i automatycznie przeprosić jedną grupę, która się zgubiła ze mną. Od małego miałem zawsze zaburzenia w orientacji terenie, całe życie z busolą, no dzisiaj zapewne wyszło jak wyszło. Chciałbym Wam podziękować, że przyszliście. Rzucę cytatem, który mówił mój nauczyciel z technikum, z fizyki. Wstydem nie jest nie wiedzieć, wstydem jest nie chcieć się dowiedzieć, a to jest różnica. Gdybyście przyszli tutaj podszkolić swoje umiejętności, no i jakoś zdać tego kolosa, czy to na 3.0, czy na 5.0. Ważne, żeby zdać. Na początku wypadało się zatem przedstawić. W rzeczywistości jako człowiek figuruje pod imieniem, nazwiskiem Pieczarek Paweł. Natomiast w sieci możecie spotkać mnie pod kryptonimem Morfeusz trzema ósemkami. Czemu Morfeusz? Bo tak mnie przyzwają od podstawówki, nie wiedzieć dlaczego. Czemu trzema ósemki? Odpowiem jak kobieta, bo tak. Na początku zawsze trzeba się polizać w publice, żeby była lepsza słuchalność. No i kilka takich małych, kilka treści z moich akt. Czasy gimnazjum, administrator pomocniczy na publicznym hostingu, czyli już kiedy byłem jeszcze szczylem, 13-14 lat, już mniej więcej ogarniałem ten temat, który wybierzecie. Było, minęło, zaczęły się czasy techników, nie było czasu na pierdoły, a tylko najważniejsza nauka. Aha. Druga też aktualna sprawa to newsman na Virtual Study. Newsman to jest taki, co pisze news. Aktualnie redaktor na Linux Portal i Jaki Linux, czyli oprócz tego, że jestem jeszcze nie technikiem, to jeszcze mam wyrzutkę do redagowania tekstów, ogólnie humanista, dusza humanisty, ciało technika. Jestem na Linux Portal. Co tam się zajmuje? Różne podatności, jeżeli coś źle działa, jeżeli jest luka w bezpieczeństwie, którą można wykorzystać i przez to cały serwis mógłby polecieć. To jest moja działka. Właściciel Boga Morsilba. Od czasu do czasu prowadzę swojego własnego bloga, coś tam skromne, głównie na tematy związane z informatyką, ale i nie tylko. Również są jakieś moje przemyślenia, na przykład akta, chyba wszyscy słyszeli, nie muszę przytaczać, co to jest. No i organizator i prelegent tej konferencji, czyli pierwsze wystąpienie, to nie jest moje pierwsze wystąpienie przed Wami. I oczywiście nie samym wewnątrz człowiek żyje. Jeżeli ktoś by chciał pogadać o prawie załamaniu światła, dilatacji czasu, adenyzacji fosforalnej, dlaczego tak zabiera dużo energii, mogę takie tematy podjąć. Jeżeli byście chcieli się dowiedzieć, jak nauczyć się tak na praktyce, albo dlaczego religijne wszyscy kochają, a pani mnie nienawidzą, również można na ten temat pogadać. No i nim zaczniemy, musimy ustalić pewne zasady. Jestem ogólnie człowiek zorganizowany. Pierwszy punkt zachowania. Wszyscy jesteście tu dorośli, przynajmniej ja tak zakładam. Nie tylko w dowodzie, ale i w umyśle. Więc każdy pilnuje siebie. W moich kompetencjach nie jest Was wychowywanie, ale jeżeli by delikwent do delikwenta był bardzo aktywny, to zadam dwa proste pytania. Jaką drogę chcę wybrać, aby opuścić tą salę? Ma do wyboru dwie, drzwi lub okno. A drugie to, czy opuści salę sam, czy opuści moją pomocą. No i tyle by było. Każdy pilnuje siebie. Druga sprawa. Tutaj w tej prezentacji będzie kilka takich niuansów technicznych, dużo rysunków. Jeżeli ktoś czego nie zrozumie, nie siedzi jak Żyd na greckim kazaniu i nie udaje, że wie, bo żeby udawać, to wie, że trzeba wiedzieć, jak udawać, tylko od razu podnosi rękę, to starajcie mi się nie wchodzić w wodę, oczy mi nagle ropieją, ja mam uczulenie na to. Tylko zgłoście się, ja przerwę, wysłucham Was i mniej więcej postaram się wytłumaczyć,
o co wam chodzi. Trzeci punkt, o co chodzi z tymi billboardami. Gdyby komuś było słabo, nie widzi scenariusza przed oczami, atak padaczki, to nie mówi sobie, ja wytrzymam, ja się to skończy. Tylko od razu, czy to uchylić okno, czy coś by się stało, ja i kolega jesteśmy po kursie pierwszej pomocy. Większość widzę z dziewczyn, także nawet jakby co było ze sztucznym oddychaniem, to nie będzie problemu. Teraz takie pierwsze pytanie, ile osób z tej sali kurzy papierosy, ręka do góry? Nie będę was bił za to, śmiało. Poszukam papierosem, weźmie poczesuję, przelotuję, nie pan. Dobra, tu jeden chętny, jeden pan odważny, to proszę na górę. O, wszyscy tak mało, dziwne. Dobrze wiecie, że to jest szkoła, miejsce publiczne i w budynku nie można palić, także bym prosił, aby wszyscy wyszli poza, gdy zobaczę, że ktoś puszcza dymek w budynku. Czy daje się mistrzej Małgorzatę? To wiesz, co zrobił Behemoth George'owi w Teatrze Varieté? Urwał głowę, zrobię to samo. Dobra, czasu mamy okrągłe 2 godziny, no już nawet nie. Mamy trochę do przerobienia, ale postaramy się w jakimś to sensownym czasie ogarnąć. Pierwszy punkt, którym się zajmiemy, to ogólnie struktura katalogu w Linuxie. 8 lat temu, kiedy zaczynałem, to co by, też nie wiedziałem, jak się poruszać po tym całym syfie wtedy. I zapytałem na jednym forum, coś tam, facet mi powiedział, że struktura katalogu w Linuxie jest bardzo logiczna i pokazał mi mniej więcej coś takiego. Chłopa tak zhejtowałem, że mnie wywalili z forum. Do tej pory tego żałuję. No ale cóż, było minęło. Wbrew pozorom, to co tu widzicie, ten cały miszmasz, to jest bardzo dobrze zorganizowana struktura. Nie ma takiego artystycznego nieładu jak w Windowsie, że wszystko jest wszędzie i nic jest nigdzie. Tylko każdy plik, że tak powiem, ma swoje miejsce w tym systemie. Pliki konfiguracyjne w jednym katalogu, pliki widelne w drugim. Wszystko jest po prostu posegregowane. I teraz o co chodzi w tym magicznym rysunku? Co to jest? No. Co mam w ziemi? Widzę, że biologia nie jest waszą mocną stroną. Tą strzałeczkę, to się nazywa slash. Ja będę mówił dość fachowym określeniem. To się w Linuxie nazywa korzeń. Jeżeli my wchodzimy do poszczególnego katalogu, im głębiej my wchodzimy, tym my idziemy bardziej pod ziemię, praktycznie do piekła. Czyli to można sobie tak wyobrazić, że my zaczynamy od korzenia, czyli jesteśmy już na tym, już jesteśmy w ziemi na pierwszej warstwie i im wchodzimy głębiej, tym idziemy w ziemię. To można tak sobie zobrazować. I poleceniem, które pomaga nam przy przechodzeniu przy różnych katalogów, to jest polecenie CD. Sprawa tego polecenia jest bardzo prosta. Po prostu piszemy CD spacja i ścieżkę, gdzie chcemy przejść. I co jest ważne, zawsze jeżeli zaczynacie nazwę jakiegoś katalogu, zawsze musi być ten slash. Jeżeli byście napisali coś takiego, to wam po prostu nie przyjmie. Wywali Boże, nie znaleziono home i po prostu nie puści was dalej. Zawsze musi być ten slash. Tylko pojawia się pewien problem, a mianowicie w standardowym poleceniu CD zawsze trzeba podawać całą ścieżkę. Jeżeli wchodzimy coraz głębiej, to my musimy dokładnie podawać te katalogi, w które żeśmy weszli, czy byłby home, Marta, Kinga, wujek, dziadek, w końcu polecenie by miało 0,5 kilometra. Jest jeden taki fajny skrót myślowy. Nie gwiazdka, tylko kółeczko. Co ono oznacza? Jeżeli dany katalog, jeżeli jesteście w home, jest w nim katalog, nie wiem, lista, to nie musicie pisać CD, backslash, home, backslash, lista,
to po prostu pisujecie cw.bergsnerwista. Jest krócej? Śpicie czy nie? No jest krócej, także jeżeli byście mieli na kolokwium, nie wiem, wejść po katalog, pod katalog i tak 10 razy, to nie przepisujcie całego polecenia, bo się w końcu zgubicie, popełnicie jakąś literówkę, wyrwanie błąd, że nie ma takiego folderu, padniecie w szum i wyjdziecie sami. Tylko zawsze starajcie się z tą kropką. Jest dużo prościej. Tu mamy mniej więcej taki przykład. Jeżeli jesteśmy FOM, czyli żeby dostać się do Marty, to byśmy musieli pisać CD, backslash home, backslash Marta, a tam mamy ile krócej. To co nas nie było. Jeżeli chcemy wrócić wcześniej, to też musielibyśmy pisać całą tę półkilometrową ścieżkę. No ale znów panowie pomyśleli, ci co tworzyli ogólnie Linuxa, dwie kropki. Jak jedna kropka backslash nazwa przenosiła nas jeden katalog dalej, tak dwie kropki i backslash cofa nas o jeden katalog. I tu nie musimy wpisywać nazwy tego katalogu, co jest przed nim, po prostu z automatu nas przeniesie. Rozumiecie? Tylko jeden. To trzeba zawsze pamiętać. Wszyscy rozumieją? Nie bójcie się zadawać pytań. Może mam gębę, ja bym z kryminału wyszedł, ale nie gryzę. No ale dobra. Jesteście na tym kolokwium, czytacie te zadania, trzeba tu wejść, tam wejść. W pewnym momencie robicie oczy jak dna od banka, ponieważ żeście się zgubili. I teraz, czy ktoś wie, jak sprawdzić, gdzie jesteśmy? W jakich katalogu się aktualnie znajdujemy? Wie ktoś? Proszę? Nie, LS to jest wylistowanie, pokazanie, co jest w tym danym katalogu. No ale dobra, pomysł jest ok, no ale coś ci wypada, jakiś kernel lock, Apache lock, ty nie wiesz, co to jest kosmos. Myśl jest dobra, ale nie ta droga. Mamy dwa wejścia. Jeżeli to zgubimy się, to wpisujemy samo polecenie CD lub CD, spacja i taki wężyk. Ten wężyk to jest tylda. Zapamiętajcie sobie, bo ja będę tej nazwy używał podczas całej prezentacji. I co te polecenia ogólnie robią? Pierwsze przenosi nas zawsze do korzenia. Nieważne gdzie byśmy byli, choćbyśmy nawet doszli do końca świata w tym lukcie. Jeżeli wpiszemy samo CD, bez żadnych kropek, bez backslashów, bez spacji, to CD Enter, zawsze przeniesie nas do korzenia, nieważne gdzie byśmy byli. Zaś tylda przenosi nas do naszego katalogu domowego. Czyli jeżeli będziemy musieli operować na naszych danych, tam będziecie mieli treści zadań w kolokwium napisane, operuj, czy tam wykonaj zadania na katalogach, które znajdują się w Twoim katalogu domowym, lepiej pisać właśnie tylde. Jeżeli piszecie samo CD, wejdziecie do korzenia i znowu będziecie musieli wpisywać to nieszczęsne home, tracicie po prostu czas. No i dobra, teraz to nieszczęsne. Jak rozpoznać, gdzie jesteśmy? Spotkaliście się z podobnym zapisem, jak robiliście laboratoria ćwiczenia, nie wiem, jak to się u Was nazywa. Mieliście coś takiego? No to zapewne się spotkacie. Pierwsza nazwa to jest nazwa, która jest dla globalnego użytkownika. To będzie może być ważne imię, nazwisko, inicjał, psywa, nieważne. Druga to jest zawsze nazwa komputera. To Was najmniej interesuje. Zaś najważniejsze to jest po tym dwukropki. Tutaj zawsze będzie się pojawiać Wasza nowa, aktualna lokalizacja. Tutaj aktualnie gdzie jesteśmy, jeżeli jestem wężyk? Dokładnie. Jeżeli byłby home, nie wiem, Paweł, to wy jesteście w katalogu Paweł, który znajduje się w home. Zawsze patrzcie, bo niekiedy jest tak, że chcecie coś wykonać, nie da się, a wy nie jesteście tam, gdzie trzeba. I drugim, może łatwiejszym albo niełatwiejszym poleceniem jest polecenie PWD. Co to polecenie robi? Po wpisaniu PWD wypluwa Wam
po prostu ścieżkę, gdzie wy jesteście. Po dwóch kroku jest taka sama? Jest. Na tym aktualnie w spinie jest barano. Czyli jeżeli się zgubicie jakimś cudem, to możecie albo sprawdzić po dwóch kroku, gdzie jesteście, albo pisać po prostu TWD. TWD zawsze mieć to jak lepiej w kieszeni gdzieś zapisane, żeby w razie jakiejś awarii można było wpisać. No i teraz pytanie. Co to jest ten pierwszy znaczek? Jak on się nazywa? Drugi? Slash. Dobrze. Trzeci? Na czwarty. No end to no dobrze, tylko to jest w angielsku. Ma taka fachowa nazwa? Ktoś wie? Z nią się rzadko spotka, czyli warto będzie wiedzieć. Słyszeli? Ampersand. Wszyscy mówią, że to jest end, a to jest... No, w angielskim się używa jako end. Natomiast we wszelakich innych językach, tym polskim używa się ampersand. No to dobra. Czy do pierwszego punktu są jakieś pytania, zażalenia, wnioski? No rozumiem, że zgoda, milczenie oznacza zgodę, czyli nic nie ma. I za szybko lecimy, trzeba będzie zwolnić. Dobra. Teraz przejdziemy do sobie trochę trudniejszych rzeczy, a mianowicie tworzenie katalogów. To jest umiejętność podstawowa i te polecenia, to jest jeszcze uważna uwaga, te polecenia, które są na tym slajdzie, musicie bezwzględnie umieć. Bo jeżeli coś wam się zapomni, czego się nie nauczycie, to będzie lipa. Przyjdzie zadanie, utwórz taki katalog, a myślicie, modlicie się do wszystkich świętych, jakie to polecenie było. No. Marne szanse, żebyście zdali. Także polecenia w Linuxie to jest niestety podstawa. No i pierwsze takie polecenie do w ogóle zarządzania katalogami tworzenia to jest Enclave. Co on robi? Dokładnie. Sklania również nie jest za bardzo trudna, po prostu Enclave, spacja. To jest jeszcze jedna ważna uwaga. Zawsze pamiętajcie o tej spacjach. Jeżeli wpiszecie Enclave, nie wiem, mama, to wam potraktuje to jako całość. Zawsze musi być spacja, bo po spacji pierwsze słowo, które wpiszecie przed spacją, jest traktowane jako polecenie. O tym trzeba pamiętać. Gdybym to napisał razem, no to system zacznie szukać polecenia MKB Basia. No nie ma takiego. Wypłynie może nie znaleziono polecenia, dlatego zawsze należy pamiętać o tych spacjach. I teraz drugie pytanie. Nazwy o katalogi o nazwach typu tata, Krzysiek, umiecie tworzyć. No bo to jest łatwe, spacja nazwa. To teraz pytanie, jak stworzyć jeden katalog, który zawiera taką długą nazwę. Pomysły jakieś? Proszę? Może określenie między. Co jest łatwe? Nie. To dobrze kombinujecie. Tyły chyba śpią. Mam taką desperolkę, gdyby chodził z tą i rzucę. Jeżeli byśmy wpisali coś takiego, no na logikę, jeżeli wpisuję MKBIR jedno wyraz, tworzy mi katalog, to jak wpiszę coś takiego, to powinno mi utworzyć jeden, ale duży. Niestety nie, ponieważ system podatuje. Utwórz trzy katalogi. Paweł jest fajny, wiem, sam i nigdy za gościa. I będą trzy, a my chcemy tylko jeden. I używamy tych bez slash przy tym. To traktuje, system traktuje coś takiego, że utwórz katalog Paweł, utwórz katalog jest, utwórz fajny. Te bez slash'e sugerują, żeby to wszystko razem ze sobą połączyć. Dlatego, jeżeli przyjdzie, w co wątpię, konferencja jest nagrywana, tak przy okazji mówiąc. No to może wam wadać takie zadanie, że utwórz katalog, nie wiem, mama mnie bije, czy coś w tym stylu. Zawsze pamiętajcie o tych backslashach. Jako dowód, tu mamy pierwsze polecenie, czyli utworzone trzy katalogi. Widać z tyłu, widzą mniej więcej?
No a tu mamy jeden właśnie ten długi przy pomocy tych backslashów utworzył. I teraz znowu, skoro mamy gotowe, umiemy go już utworzyć, to ja do niego wejdę. Słucham. No CD dobrze, spację i... Na przykład to już jest w formie, ty chcesz tylko do niego wejść. Proszę? No tylko ja. Znowu. Slash pozostaje zawsze, tylko jeżeli jest nazwa taka długa, czyli jest po prostu oddzielone, wyraz jest wieloczłonowy, tak samo jak przy tworzeniu katalogu zawsze muszą być te backslash. Inaczej system nie wejdzie. Tu macie jako dowód, nie wiem czy będzie widać czy nie, no i chyba nie będzie. No dobra, umiemy tworzyć już katalogi, teraz by pasowało nauczyć się je usuwać. Ja do tworzenia służę MKG, czyli Make Director. Tak, do usuwania służy LB, Remove. To jest po prostu z angielskiego są wzięte nazwy, no i oczywiście lekko skrócone. Składnia również nie jest bardzo trudna, tak samo jak Przemka. RMD, spacja, nazwa katalogu, który chcemy usunąć. No i nasz nieszczęsny katalog wieloczłonowy, jak go usunąć? Tak samo, dokładnie. Zawsze z tymi backslashami. No dobra, teraz jest takie pytanie. Jest tu może krewa, mówi się nauczyciel. Jeżeli mamy katalog pusty, to po prostu wywali się go bez problemu, ale w katalogu znajdują się jakieś dane. No to pierwsze co na myśl przychodzi nam RMDIR. Wpisujemy RMDIR, nazwa katalogu i pojawia się nam coś takiego. Co teraz zrobić? To jest już pytanie, jak ktoś odpowie, to dostanie nagrodę. Kto powiedział pierwszy? No i tu już jest dylemat. Przypomnijcie się, jak będzie kolejne pytanie, to ja was przytemperuję bardziej. Dobra, no to ok, już jest drugie pytanie. Co to oznacza miło zrobić? No dobra, ale... No to już mamy trzy. Dobra, co to znaczy rekurencja? Znaczy, że po kolei idzie. Po kolei ja jestem technikiem, ja nie rozumiem. No widzą wszystkie, no tylko... Tam bardziej... Technologicznie od tego najważniejsze. Nie, tu jest, wszyscy są na równych prawach. Nie ma Żydzi, czarni, wszyscy są na jednej. To dobra, to się przypomnijcie. Rekurencja to jest wykonywanie danej czynności do momentu, aż nie będzie co wykonywać i przy okazji wywoływanie samej siebie. Aż mi dwóch brakło. Dalej konkretnie. Jeżeli jest kosz pełny już, sypią się z niego śmieci, to co robicie? Bierzecie worek cały i idziecie wywalić te śmieci, nie? To niestety komputer jest tak inteligentny w swojej prostocie, że nie potrafi wziąć tego całego worka na śmieci, go wywalić przez okno, tylko musi każdy śmieć z niego po kolei wywalać. Dlaczego tak się dzieje? No przecież dużo prościej jest wziąć worek za plecy. Wiąże się to z budową dysku twardego. Tu już wejdę w takie szczególiki, to nie będzie potrzebne, ale to ciekawostka. Widzicie ten mały kwadracik? Widzicie? To jest tak zwany sektor, to każdy dysk twardy w waszych komputerach posiada i w tym sektorze zapisywane są poszczególne dane. Komputer, jeżeli folder zajmuje tyle z danymi, to nie potrafi tego całego obszaru wziąć i wymazać, tylko musi każdy sektor
po kolei. Jeżeli będzie 100 takich sektorów, rekurencja będzie musiała przejść 100 razy. Komputer taki mądry z żółwik jest szachy wykrywa, wygrywa, a nie umie na raz pików wywalić. Co za ironia. Ale jak już powiedzieliście, żeby wywalić rekurencyjnie katalog, to trzeba właśnie nadać mu flagę. To minus R, to ja nazywam to flagą, to jest również o parametr, różnie to się nazywa, nie będę używał flagi. Zawsze należy pamiętać, i tu jest ważne, nie wpisujemy RMGIR, tylko RM. RMGIR nie obsługuje rekurencji. Czyli jakbyście wpisali parametr R, to system zgłupieje. Nie wiem po prostu, co to za polecenie. Dlatego jeżeli ogólnie najlepiej używać RM. RMGIR to tam gdzieś wiedzieć, że coś takiego jest, ale nie stosować tego nałogowo. Zawsze RM jest dużo pewniejsze. Tutaj jeszcze jedna ważna uwaga. Jeżeli przyjdzie Wam usunąć katalog o nazwie, nie wiem, AGH, a Wy w nim będziecie, to nic nie zrobicie. Tutaj abyście siedzieli w maluchu i chcieli go automatycznie poprać. No da się? Teoretycznie wszystko możliwe, praktycznie już jest dłużej. Dlatego jeżeli coś się Wam nie będzie chciało usunąć, to pierwsza rzecz, sprawdzić, czy w nim nie jesteście. Jeżeli nie jesteście i znowu coś się nie chce usunąć, to już mogą być problemy z uprawnieniami. Ale do uprawnień dojdziemy jeszcze dzisiaj. No to usuwanie, tworzenie, wszyscy wiedzą katalogów. Ty wyśpiewam. Halo, pani. No to dobra. Teraz zajmiemy się tworzeniem plików. Wszyscy znają, pewnie mieliście już doświadczenia hash. Dokładnie jest ta sama, co przy RMGIR, RM i MKGIR. Tutaj będę mapował przez parę slajdów kółko. Czyli ta spacja nazwa plików. I tutaj jest jeszcze taki niuans, że jak rozszerzenia, czyli jak macie to TXT, PDF, DOCX, jak w Windowsie są ważne, tak w Linuxie nie mają one totalnego znaczenia, jedynie znaczenie to są przy skryptach, ale to już nie wasza działka po prostu. Czyli czy wy napiszecie test.txt, czy test i wrzucicie do niego blind text, czyli zwykły taki pisany test jak w Wordzie, to on po prostu będzie to traktował jako dokument tekstowy. Niczego będzie mu po prostu nadawać rozszerzenia. No ale jeżeli w kosie będzie z uporem maniaka podaj rozszerzenie ble, 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 tylko żeby zadowolić wykładowcę, który niestety trzeba tak zrobić. Usuwanie plików tak samo jak przy rekurencyjnym usuwaniu katalogu, czyli RM, spacja nazwa pliku. Gdyby ktoś coś notował i nie nadążył, to musi od razu, żeby nie tak, że 100 slajdów przelecę i poszedł pan, ja RM nie zapisałem, albo nie zapisałem. Mówcie od razu. No to dobra. Tworzyć umiemy, kasować umiemy, teraz zajmiemy się ogólnie kopiowaniem. Przy kopiowaniu są pewne niuanse, trzeba znać symbole wieloznaczne, ale dojdziemy do tego. Składnia już jest bardziej skomplikowana. Czemu? Ponieważ wpisujemy CP, to jest polecenie do kopiowania, spacja, co chcemy skopiować, czyli nie wiem, najlepiej jest ścieżkę tą długą podać, spacja, gdzie chcemy skopiować. Tutaj macie przykłady, możecie sobie je przepisać. Zawsze jest tak, zawsze myślcie tak, że zawsze pierwsze wpisujemy to, co chcemy gdzieś przenieść. Jeżeli wpiszecie na odwrót, to wam się na odwrót wykona. Tutaj jest ta kolejność po prostu bardzo ważna i zawsze pomiędzy ścieżkami, czyli to, co chcemy skopiować, gdzie chcemy skopiować, musi być ta nieszczęsna spacja. No okej. Okay. Rekurencyjnie, tak samo jak przy usuwaniu, zawsze musi być ten nieszczęsny parametr aka flaga R. No bo już wiecie dlaczego. Coś za szybko to idzie. Chyba coś się stanie. Prawa martwego są nieubadane. No ale dobra. Będziecie mieli takie zadanie, nie przekopiuj katalog A, bo katalogu B.
tylko przekopiuj zawartość katalogu A do katalogu B. I wtedy, wszyscy widzą tę gwiazdkę, co ona oznacza? To jest już symbol wieloznaczny. Dokładnie. Gwiazdka przyjmuje w informatyce, to jest wszędzie ogólnie przyjadacz, to jest Windows, Linux, Unix, BSD. Zawsze gwiazdka oznacza dowolny ciąg stringów. Proszę nie kojarzyć seksowną bielizną. Przyjmuje zawsze dowolny ciąg, czyli jakbyśmy chcieli te wszystkie pliki przekopiować do tego ręcznie wpisując, to by mnie nie było osobiście krew zalała, więc lepiej użyć tej gwiazdki, żeby mi ktoś nie zrobił czegoś takiego, że pominie tego slasha, da gwiazdkę od razu przy test. Nic nie wskóra. Zawsze musi być test, czy jakaś tam dowolna nazwa katalogu, slash i gwiazdka, bo wtedy ta gwiazdka obejmuje całość. Jeżeli byłaby przy T, bierze tylko literkę A. No dobra, string przyjmie T, no ale co z tym T zrobić? No i dalej to już jest ścieżka, gdzie chcemy skopiować. I tutaj, jak widzimy, nie ma tej gwiazdki. Tu już nie musi być. Tu mamy przykład. A, czarne tło, niedobrze. Tu mamy przykład właśnie przy użyciu tej gwiazdki. Są wylistowane dwa katalogi. Nie ma katalogu w katalogu, to jakby było przy zwykłym kopiowaniu bez tej gwiazdki, tylko jest zawartość danego katalogu w innym. Rozumiecie to wszyscy z tym, z tą gwiazdką, z tym E, cudawianki i dzikie węże? No to ok. Teraz jak zmienić nazwę pliku, katalogu i jak go przenieść? Co najśmieszniejsze, służy do tego jedno polecenie. To jest chyba jedyny taki wybryk techniki, chyba panowie tworząc to polecenie za bardzo popili. Ugadłem za spokój. Dobra. I tutaj trzeba uważać, żeby się na to polecenie nie nadziać. Jeżeli chcemy zmienić nazwę pliku, to po prostu piszemy starą nazwę, nową nazwę, nic więcej. To jest przy zmianie. Tak samo, jeżeli będziemy chcieli podać tą długą ścieżkę, też należy uważać, żebyśmy czasami chcąc zmienić nazwę pliku, żeby nie przenieśli dalej. No i przy przenoszeniu jest lekka inna bajka. Już wyjaśnię dlaczego. Jeżeli będziemy mieli MV, coś tam, no nie, A, B, to A zmieni nam na B. Tylko jeżeli podamy całą ścieżkę, to system przy pomocy MV zrozumie, to nie zmieni całej nazwy, nie zmieni nazwy pliku, ponieważ ta nazwa jest za długa, czyli coś już jest nie tak, tylko wtedy on rozumie, żeby te dane przekopiować. I tutaj uwaga, jeden jest myk. Jeżeli się nie mylę, MV ma już wbudowaną tak rekurencję, że ta rekurencja zawsze się wykonuje. Czyli nie musicie, jeżeli będziecie przenieść, będzie pytanie przenieść zawartość katalogu A do katalogu B, nie musicie pisać flagi E. Ponieważ MV jak wykryje, że coś jest w tym katalogu, tylko to przerzuci automatycznie dane. Tylko trzeba pamiętać, żeby dać tego Syriusza, czyli gwiazdkę. No, tutaj mamy też pokazane właśnie przy tym symbolu wieloznacznym, że tu nie ma parametru R, a jednak zawartość została przeniesiona. No i tutaj co właśnie pani mówiła, przy użyciu polecenia LS, tym za szybko lecę, szczerze się nie spodziewałem, że tam mi dobrze pójdzie. LS po prostu pokazuje to, co jest w danym katalogu. Jeżeli nie ma czegoś takiego jak w Windowsie, że wchodzimy w eksplorator Windows i pokazuje nam się cała zawartość katalogu, tylko tu musimy się posłużyć niestety poleceniami. I mamy dwa do wyboru. Co jest DIR
jest NS. Czy one się różnią w zasadzie niczym? Tak, dla zwykłego użytkownika jedynie co może być przy LS, to ma kolorowanie, że pliki zaznacza na niebiesko, czy tam na jakiś inny kolor wcześniej zdefiniowany, a na katalogi na szaro. DIEP takiej funkcji nie posiada. LS jedynie się przydaje przy bardziej zaawansowanych operacjach typu zobaczyć jakieś dokładniejsze dane na temat katalogów, kto jest właścicielem, jakie mogą, etc. No i tu jest podana składnia, tak samo jak przy innych, po prostu LS, spacja i to, co chcemy wylistować. I tu jest jeszcze taki jeden myk. Nie musimy być w katalogu, żeby pokazać jego zawartość. Jeżeli wpiszemy LS i ścieżkę, do jakiegoś tam katalogu, on też tam to wylistuje. Czyli po prostu, żeby nie marnować czasu, żeby nie wklepywać tego ciągu komendów, w końcu za cały kolor nas palce rozbolą, to możemy od razu wpisać LS, które tutaj jest w tym przykładzie. Od razu ścieżkę i on nam wylistuje ten ostatni katalog. Nie ten, tylko ten. Zawsze ostatni będzie brany pod uwagę. Jest również możliwość wykonania wylistowania rekurencyjnie, czyli pokazanie, jeżeli w katalogu są jakieś podkatalogi i mamy sprawdzić ich zawartość, nie będziemy tak po kolei sprawdzać, bo byśmy się zamordowali, tylko wpisujemy po prostu E. Tylko uwaga, tu jest duże E. Linux ma to do siebie, że on rozróżnia znaki. Dla niego małe A, a duże A to są dwa różne polecenia, dwa różne znaki. Nie tak jak w Windowsie, jeżeli nieważna wielkość liter, tak samo je przyjmuje. Tutaj jest ważne. Przy CP, przy RM było małe R, tu jest duże R. Pamiętać, jeżeli wpiszecie małe R, wywali wam błąd, że czegoś takiego nie ma. I mniej więcej schemat będzie wyglądał tak, że jeżeli wylistujemy rekurencyjnie test, to najpierw nam się wyświetlą poszczególne katalogi, jakie się bezpośrednio w nich znajdują, a później zacznie wypisywać te katalogi i co w nich jest. Na przykład w podkatalogu M1 nie ma nic, a w podkatalogu M3 są znowu dwa pliki. Jeżeli byśmy musieli to po kolei robić, po kolei sprawdzać każdą zawartość, nie jednego by głowa rozbolała. Wszystko rozumiemy co do tej pory. Jeżeli przynudzam, to mówcie od razu, nie rzucajcie żadnym jedzeniem, bo szkoda, trzeba marnować. Mów się od razu. Dobra, jedziemy dalej. Teraz, żeby nas z pani nie wzięło coś trudniejszego. Powiązanie. W Linuxie, może inaczej, nie ta boska. Jeżeli macie pulpit w Windowsie, są ikonki, które posiadają taki skrócik. Taki biały kwadracik i taki szczaleczko czarny. To widzieliście to kiedyś? No to to jest. W Windowsie to się nazywa skrót i te powiązania można właśnie porównać do tych skrótów. To jest w ogóle bardzo naciągana definicja, ale no inaczej wam wytłumaczyć nie umie, ponieważ to już są zbyt techniczne sprawy. I te w cudzysłowie skróty, polski język trudna, dzielą się na dwie grupy. Dowiązania symboliczne i dowiązania twarde. I czym one się różnią? Dowiązanie symboliczne, tak jak ten skrót w tym nieszczęsnym Windowsie, wskazuje na konkretny plik. Czyli jeżeli się macie, nie wiem, skrót dokumenty na pulpicie, wejdziecie do tego folderu, gdzie on się tam znajduje na dysku. To jest po prostu, żebyście nie musieli kopać, to jest takie ułatwienie. Natomiast dowiązanie twarde nie wskazuje już na konkretny katalog, tylko na konkretny obszar na dysku. Mieliście niekiedy tak, że jeżeli wywaliliście jakiś katalog, skrót wam przestał działać. Miał ktoś tak? No właśnie. Przy dowiązaniu twardym, jakbyś wywalił katalog macierzysty, nawiązanie to będzie działać. Dowiązanie twarde to jest też inna nazwa katalogu. Jeżeli byście w szkole krzyknęli Morfeusz, no to wszyscy zaraz skojarzą tę ksywę z mną. Nie wiem, na przykład Morfeusz ma cukierki, zaraz by puszkowi się do mnie zleciało.
No bo mnie znają. Jeżeli byście w Sejmie krzyknęli, może bym wam cukierki, też by się zlecieli, tylko nie bardzo by wiedzieli do kogo. I do czego zmierzam? Jeżeli utworzycie nawiązanie symboliczne do jakiegoś katalogu, o innej całkiem nazwie nawet, to ta nazwa będzie symbol wskazywać na dokładnie ten sam katalog. Tutaj jak jest symbol. Paweł Pieczarek na mnie, Morfeusz też na mnie. To jest takie naciągane dość nawiązanie twarde. I jak tworzymy te nawiązania symboliczne. Nie mylić tu z LS, bo tu są LN, to jest główne polecenie i flaga jest S. Często niektórym się myli, że trzeba LS minus N wpisać. To jest błąd. Zawsze jest LN, spacja minus S. Nazwa, jak tam jest? Nazwa tego, czego chcemy dowiązać i jak ma się nazywać dowiązanie. Tutaj się nie zmieściło. To musi być w jednej linii. Tutaj nie może być entera, tera ma być tu. Nie może być, nie wolno dawać entera podkreśników, ponieważ potraktuję to jako jedną nazwę. I teraz jak sprawdzić, czy to, co wpisaliśmy wcześniej, czyli było zadanie utwórz nawiązanie symboliczne do jakiegoś pliku do katalogu, czy to się naprawdę stało. I żeby się dowiedzieć, wpisujemy to samo, co wcześniej. Jakby ktoś przyspał poprzedni slajd, to jeszcze... Nie. Sorry. Dzisiaj miałem dwa angielskie, także był rozwalony. Wpisujemy polecenie LS, czyli to do wylistowania, to ja tu koleżanka mówiła, ja będę się ciągle na siebie powodował, bo mogę. Z parametrem minus N. Parametr minus N nie robi nic innego, jak pokazuje szczegółowe informacje o plikach i o katalogach mniej więcej w taki sposób. Te wszystkie dane tak, czyli to, co jest na biało, was nie interesują, omówimy je potem. Interesuje was to. Czy ktoś wie, jak to wytłumaczyć? No teraz zacznę i zapomnę, co to jest. Że ten, tu się czyta na odwrót, że plik, czy tam katalog, to jest akurat plik grupowy, jest nawiązany do grupowy 2. Tu się czyta na ogół, nie, że tam, że grupowy 2 ma nawiązanie do grupowy, tylko tu trzeba przestawić się. No. I tutaj jeszcze, żebyście się czasami też nie kopali, jeżeli utworzycie nawiązanie symboliczne do pliku A, a nawiązanie będzie miało nazwę B, ok, działa. Ale jeżeli zmienicie nazwę katalogu A na nazwę C, to już to nawiązanie symboliczne, że tak powiem, zniknie, ponieważ nie będzie tego A. Symboliczne nawiązanie nie potrafi się w pewien sposób przestawić do zmiany czegoś. On wskazuje tylko konkretny folder, jeżeli jest, to nawiązanie istnieje, jeżeli go nie ma, to nie istnieje. No i druga rzecz to jest oczywistość, że jeżeli usuniemy katalog macierzysty czy plik, no to nawiązanie naturalnie przestanie istnieć. I teraz jak się dowiedzieć, czy nawiązanie istnieje, czy nie? Jeżeli wyświetli nam się taki zielonkawy kolorek i tu biały, to znaczy, że wszystko ok, ale jeżeli będziemy mieli tutaj przelepane dwa czerwone, to znaczy, że tego pliku nie ma. Albo została zmieniona nazwa. Tak samo w tym przypadku. Po prostu nawiązanie niby jest ten skrót, no ale on wskazuje do niego. Czyli po prostu było coś i nie ma. Tyle go widzieli. I tutaj jest jeszcze jedna kwestia taka, że jeżeli mamy dwa pliki tekstowe, plik ala i plik kod. Kod jest nawiązaniem. Jeżeli wpiszemy w pliku ala jakiś tekst, wylistujemy plik ala, no to nam się ten tekst pojawił, nie? Zgadza się ze mną, czy głupoty zadał? Dobra. Znowu się zgubiłem. Dobra.
Jeżeli zrobimy to samo do dowiązania, to dowiązanie wydruje nam to samo, co wcześniej. Nie ma możliwości, żeby dowiązanie symboliczne pokazywało co innego, inną zawartość niż pokazuje plik macierzysty. Teraz przejdziemy do dowiązań twardych i się już w ogóle nie używa. Ja nie, szczerze mówiąc, po co się to na studiach bierze, no ale nie kwestionuję polskiego systemu oświaty. To jest rozmowa na tą porę dnia i na ten wykład. LL bez S. Czyli S służy tylko do nawiązań symbolicznych. Jeżeli piszemy coś w tym stylu, żebyśmy zapomnieli w tym tej S i tej flagi, dowiązanie się utworzy, a zamiast symbolicznego będziemy mieli dowiązanie twarde. I czym się różni to dowiązanie twarde? Zmiana nazwy nie powoduje usunięcia dowiązania. W symbolicznym dowiązanie już by przestało istnieć. Dowiązanie twarde, jak wiemy, wskazuje na konkretny obszar na dysku. Nie odwołuje się do danego katalogu, do danego pliku, tylko do danego obszaru dysku. To samo co przy symbolicznym, jeżeli wprowadzimy zmiany w pliku tekstowym źródłowym, to samo będzie w dowiązaniu i na odwrót, jeżeli wprowadzimy zmiany w dowiązaniu, to samo będzie na pole źródłowe. I usunięcie jednego z plików nie psuje dowiązania. Dobra, teraz o co chodzi z tymi strumieniami. Używaliście polecenia echo, cat na ćwiczeniach? Echo ma to do siebie, że jeżeli wpiszemy jakiś echo, spację, jakiś tam tekst, to po prostu ten tekst pod spodem nam wyrzuci. Czyli to co wpiszemy, to nam wyrzuci. I o co chodzi z tymi strumieniami? Wpisujemy echo jakiś tam wyraz. Sprawdza, czy coś jest po E. Jeżeli nic nie ma, to, że tak powiem, pamięć dla tego polecenia jest pusta i nie wyrzuci błędu, tylko wyrzuci pusty znak. Czyli jest pustka i on tą pustkę wyrzuci. Ale jeżeli coś jest, to ten ciąg znaków, który żeśmy wpisali, jakby przekazywany jest do polecenia echo i to echo wyrzuca nam na konsolę. I to są właśnie te strumienie. Wiem, to jest takie masło maślane. I to są właśnie te strumienie. Czyli strumień to jest przekazanie tego, cośmy wpisali, temu poleceniu. To już są takie technikalia bardziej. Tylko jest jeden plus tego wszystkiego, że tymi strumieniami możemy sterować. Czyli coś piszemy, nie chcemy, żeby to było przekazywane z automatu do echo. Chcemy po prostu, żeby gdzie indziej to by było, na innej konsoli do pliku, na innym komputerze i przy pomocy sterować tymi strumieniami możemy przy pomocy takich szczaleczek. No, na większości wiem na temat, co sobie byście mnie zabili, ale nie powiedział tego. I to jest jeszcze jedna ważna sprawa, jeżeli napiszemy jeden znak większości, to szczególnie przy plikach tekstowych, to zawartość będzie napisywana. Czyli to co zostanie wprowadzone w nowe, ma zostać napisane nad stare. Jeżeli chcemy, żeby to było szło mniej więcej po kolei, to wpisujemy dwie te szczaleczki. Dobra, pozwolicie, że sobie usiądę, ale tak trochę boczkiem. Spartańskie warunki nie pozwalają naszej. Pokażę wam na przykładzie, jak to mniej więcej działa. Wszyscy tam widzą, ktoś nie widzi, powiększyć. Możecie podejść tu bliżej. Wszyscy widzą? Dobra. Gdzie my tu jesteśmy? Ok. Ale cisza. Dobra, tworzymy jakiś plik. Weźmy na przykład tekst. Ok, i teraz chcemy, nie znamy żadnych narzędzi
edytorów tekstowych w konsoli. Chcemy zrobić tak, żeby w tym pliku tekst, zaznaczam, to jest plik, mimo że nie ma rozszerzenia, była jakaś zawartość. I tutaj właśnie z pomocą nam przychodzi to nieszczęsne polecenie cat i te strumienie. Co robimy? Wpisujemy cat, spacja, dwie te znaki większości. Jeżeli byśmy wpisali jeden, to wszystko, co wpiszemy nowe, zostanie nadpisane na to stare, tak jak mówiłem, a tego nie chcemy. Chcemy po prostu, żeby napisać tam jakieś pięć zdań. Znowu spacja i wskazujemy miejsce, gdzie to, co wpiszemy, czyli ten strumień, gdzie ma być zostać wyrzucony, bo nigdy nie ma czegoś takiego, że te dane, które krążą pomiędzy strumieniami, po prostu wejdą gdzieś w system i kaplica zabili go i uciekł. Muszą gdzieś zostać wyrzucone. Czyli w naszym przypadku będzie to nasz, no tu literówkę, które popełniłem, nasz pliczek. I dzieje się coś takiego. I teraz co robimy? Teraz możemy wprowadzić to, co chcemy, żeby było w tym pliku. Ja jestem słaby z polskiego, mimo że zdaję maturę rozszerzoną. Podrzuć jakieś zdania. Nie wiem, wzory, no tu będzie to problem ze wzorami. No śmiało, nie wstydzicie. Halo, tu ziemia, halo, tu ziemia. No podrzuć jakieś zdania. Nie śpicie. Proszę? Dobra, drugie. Pięć musi być przynajmniej, bo inaczej to nie wyjdziemy. Chcesz sobie perdydurkę przepisać? Aż. Ja bym miał szóstkę z polskiego za to. Oj tam. No, halo, tyły. Gdzie mam to testowce? No, słucham. Polski nie jest waszą mocną stroną. W końcu matematycy. No to studenci. Tu jest jeszcze też ważne, żeby nie używać polskich znaków diakrytycznych, czyli on, eł, ci, zi, ły itd. itd. No, to widzę, że nie dajecie rady, późna godzina, to jeszcze jedno. Nie lubię poniedziałek. No i gitara, też nie lubię. No to dobra. Teraz jak zaczniemy dawać entery, nam zacznie przechodzić do nowej linii, pasuje stąd jakoś wyjść. I tutaj obowiązkowym skrótem klawiszowym jest Ctrl D. Czyli przytrzymujemy Ctrl, naciskamy literkę D. I w tym momencie jakby wychodzimy z tego polecenia. Strumień zostaje przerwany. I wszystko to, co żeśmy pisali, włącznie z tymi beznadziejnymi enterami, które wprowadziłem, zostaje w pliku. Teraz jeżeli delistujemy go, nie tak, żeby wam się nie pomieszało. Kopel widzę. No ale do rzeczy, co się teraz stało? Przez to, że przypisaliśmy cat i te dwa strumienie, wszystkie dane, które żeśmy wpisali, leciały do cat, ale te dwa znaki większości wskazywały na ten plik. Czyli nie wyprowało nam w ten sposób. Czyli zaraz pod tym. Tylko ładowało to wszystko do pliku. I tam możemy sterować tymi strumieniami. Jeżeli będziecie mieli w zadaniu, nie wiem, coś z wyszukiwania, tutaj też będzie na ostatni, że tak powiem, dział wyszukiwanie. Wyszukaj pliki z rozszerzeniem tej listy i wyniki zapisz do pliku. Robicie dokładnie to samo, co ja tu zrobimy. Czyli tam oczywiście find, DDD, odpowiednie flagi, spacja, dwa znaczki równości i nie wiem, wyniki te XT. I to będzie całe zadanie. Bo jakbyście tego nie zrobili, to wam wypluje półkilometrowy listening, to co znalazł i wy się w tym nie połapiecie. I tak możemy wszystko
I tam właśnie sterujemy tymi strumieniami właśnie przy pomocy tych znaków większości. Tu jeszcze taka ciekawostka. Przedtem używałem dwóch znaczków. No to teraz zróbmy, że będę używał tylko jednego. Dobra. Jest. OK. Nadpisało. Czyli jeżeli dacie ten jeden znak większości, to się nie dziwcie, że będziecie mieli ostatnio wprowadzony ciąg znaków tylko. To wam wszystko tu napiszę. Zawsze trzeba pamiętać, żeby były te dwa. Dobra. Teraz wprowadziliśmy coś do pliku i teraz pasuje dowiedzieć się, jak po prostu wyciągnąć te dane z pliku. I mamy trzy polecenia w zasadzie. Znowu sobie usiądę. Tu przejdziemy gdzie indziej. Co by wam tu pokazać? Ok. Pierwsze to jest polecenie more. I to co more po prostu wyrzuca zawartość pliku. I to jest jej ogólnym zadaniem. I po tym poleceniu i po spacji wpisujemy nazwę pliku, którą chcemy wyrzucić. No tu będzie na przykład ta. To jest cała zawartość pliku, to że tak powiem was nie obowiązuje ta cała treść. Jaką more ma przewagę? Tą, że nie wyrzuci wam od razu wszystkiego, tylko zatrzyma się na pewnym etapie. I przy pomocy spacji i entera możecie to czytać po prostu jak książkę. Możecie przesuwać się linijka po linijce lub pewnymi po prostu fragmentami. Wadą mora jest to, że nie możecie wejść już wyżej. Czyli jeżeli interesuje mnie ta linijka, co tu pisze ACPI, jeżeli bym przykładowo ją przespał, no już nie wrócę do góry. To jest jedyna wada mora. Żeby z tego wyjść, skrót klawiszowy Ctrl-C, czyli przy kecie było D, przy more jest C. Ogólnie jest taka zasada, że jeżeli chcemy z czegoś wyjść, to są cztery skróty klawiszowe. Ctrl-S, Ctrl-X, Ctrl-Z lub Ctrl-Q. Jeżeli jeden nie zadziała, spróbować drugi, zawsze któryś z tych czterech musi zadziałać. Drugi to jest LES. Składnia taka sama jak przy morze. LES ma tą zaletę, że możemy iść do góry i na dół. Tutaj już nie ma czegoś takiego, że przeoczymy. Jeżeli będziecie sprawdzać, czy dobrze wam działa polecenie wyszukiwania, czy nie ma. Jeżeli macie wyszukać tylko pliki z rozszerzeniem TXT, czy czasami jakiś inny się nie znalazł, zawsze warto to sprawdzać, to możecie po prostu podjeżdżać do góry. Nie przegapicie tutaj niczego. No i tutaj znowu jest Ctrl-Z, żeby wyjść z tego polecenia. Ajajaj, się dorobi. Przerwa techniczna. Tu byłem. Tu nie byłem. No, to już mniej więcej mówiliśmy. Echa to nie używajcie praktycznie wcale. Echo jest głównie po to, żeby wyrzucić tekst na konsolę, ewentualnie się go używa przy skryptach, to już jest nie wasza działka. Ok, strumienie mamy już omówione. Teraz przejdziemy do wyższego levelu. Czy ze strumieni ktoś nie rozumie czegoś, pytać śmiało? Teraz już się zacznie kosmos. Także pytajcie, póki macie szansę. Ja nie wiem, czy ten dział przeżyje w ogóle. Sugestie, zażalenia.
mowa jest srebrem, milczeniem złotem, więc jedziemy dalej. Dobra. Co to są uprawnienia? Uprawnienia w Gnucie to jest podstawa, tak jak 10 przykazań Bożych. Każdy, kto posługuje się tym systemem, musi je umieć, musi je rozumieć, musi je znać, musi je wyznawać, musi je itd. itd. Co robią uprawnienia? Uprawnienia po prostu regulują, kto, gdzie, kiedy, po co, z kim, dlaczego, po co ma dostęp lub nie ma dostępu do danego pliku katalogu. Tylko nim przejdziemy ogólnie do uprawnień, musimy wcześniej poznać, kim jest użytkownik, kim jest grupa i kim jest inny. Użytkownik to jest po prostu, można to sobie tak wyobrazić, że to jest fizyczna osoba w systemie, która posiada swoje własne konto i może się do niego zalogować. Tak definiujcie użytkownika. I to jest tyle zachodu. Grupa to, wiadomo, grupa to jest zbiór użytkowników, którzy mają określone prawa, no, ogólnie zostawmy to prawa. Grupy mogą być puste, mogą zawierać jednego użytkownika, wielu, kilkuset. To jest zrozumiałe? Dobra. I teraz mamy taką sytuację. Użytkownik 1, 2 należy do grupy pierwszej, 3, 4 do grupy drugiej. To jest wszystko jasne. I teraz tak. W cudzysłowie oczywiście. Jeżeli ten użytkownik i ten należą do jednej grupy, to są oni dla siebie znajomymi. Ten i ten, jeżeli należą do jednej grupy, te są do niego znajomi. Te się znają w cudzysłowie. I o co chodzi z tym inny? Inny użytkownik to jest taki, który dla nas jest, że tak powiem, nieznajomy. Z racji tego, że wy jesteście w jednej grupie, czy w jednym, na jednej uczelni, mniej więcej się znacie, czy to z widzenia, czy żeście tam byli na piwie, w wódce, innych dziwactwach, mniej więcej się znacie. Ale jeżeli przychodzi do was taki szczyl jak ja, który jest przyjawodowo z innej grupy, przecież to jestem ja, wy jesteście to, to ja dla was jestem tym innym. Bo wy mnie nie znacie i nie wiecie, kim ja jestem, wiecie, tu możecie tylko określić mój wygląd, żadnych cech charakteru, etc. Czyli ja dla was jestem tym innym. Mniej więcej tak to sobie wyobrażacie. Ale jedna sytuacja. Powiedzmy, że z połową z was się zna. Czyli ten i ten należą do jednej grupy, znają się gitarę. Ten znają się, bo należą do jednej grupy gitarę. Mimo, że ten należy do tej, to nic nie chodzi o argument. Ale już ten i ten, nie wiem co to za jeden. Po prostu to już jest właśnie ten inny. W Linuxie są właśnie wszyscy użytkownicy grupy i inni. Właśnie tu próbuję się starać wytłumaczyć, o co chodzi z tym innym. Tak samo tutaj. Ten znają się, ta sama grupa. Ten również. Ten też, ale już jedynka z czwórką. Nie, z jedynka z trójką, brawo. Poprawię jeszcze nie. Czyli nie siedzicie brzyd na greckim kazaniu. Się nie znają. Jeżeli będzie taka sytuacja, że użytkownik 5 nie będzie należał do żadnej grupy, czyli tutaj oprócz mnie kolegi, który mnie namiętnie kameruje, czy jeszcze ktoś, nie wiem, pan dyrektor, dyrektorka, to właśnie to będzie ta piątka. Ja go nie znam, mimo że z nim gadałem, no ale wódki z nim nie piłem, czyli go nie znam. Kolega, mimo że chodził do tej szkoły, też go nie zna, bo nie był u niego na dywaniku, to jest właśnie ten inny. Wszyscy to rozumieją, bo to jest, że tak powiem, podstawa, żeby zrozumieć uprawnienie. Teraz słyszymy i szmer. Rozumiecie? Nie wiem, boicie się mnie? Dobra. W Linuxie mamy trzy rodzaje uprawnień. Odczyt, zapis, wykonywanie i tyle. I na tych trzech prawach
Nieważne. Na tych trzech prawach opiera się cały, że tak powiem, świat uprawnień. O co chodzi z tym odczytem? Jeżeli będziemy chcieli pokazać zawartość danego pliku, czyli logicznie musimy wejść do jego zawartości i odczytać go, czyli nadajemy mu po prostu uprawnienie elity. Jeżeli chcemy, aby pani odczytywała tylko moje pliki, to ja dam tylko RK i do widzenia. Nie może pani nic do tego zapisać. Jeżeli chcemy już dodać jakiś tekst, dodajemy W. I o co chodzi z tym nieszczęsnym wykonywaniem? Wykonywanie to jest coś takiego, że ten plik coś ma robić. Coś wyświetlić, coś uruchomić, coś usunąć. To jest właśnie to w cudzysłowie wykonywanie. Wykonywaniem jest również wejście do katalogu. Jeżeli byśmy mieli i odczyt, czyli możemy sprawdzić, co w tym katalogu jest, i zapis, czyli możemy coś dodać do tego katalogu. Ale jeżeli nie będziemy mieli wykonywania, do tego katalogu nie wejdziemy. Ironia. No co zrobić? No i kim są odbiorcy tych praw? Wszyscy, czyli możemy dla wszystkich użytkowników, nieważne, to jest inny, nie inny, znajomy, wujek, dziadek. Jeżeli nadamy z atrybutem A jakieś uprawnienia, wszyscy będą mogli to wykonywać, nawet użytkownicy spoza systemu. To jest bardzo niebezpieczne w serwerach, ale nieważne, za usłudze na boczny towar. Literka U oznacza właściciela pliku, czyli co może tylko użytkownik robić. Właściciel. Właściciel to jest ten, co stworzył plik, co ma do niego prawa, co najlepsze. Właściciel może sobie usunąć prawa i może sobie nadać automatycznie prawa do danego pliku. Nie koliduje. To nie ma tak, że jak sobie usunie prawa, to usunie sobie wszystkie prawa do danego pliku, to plik pozostaje po prostu bezużyteczny. G, grupa, czyli możemy nadać, że jest użytkowników, jest w grupie przykładowo współużytkowników, czyli nie nadajemy każdemu z osobna takich samych praw, bo ręce by mi odpadły, tylko od razu na grupę. No i ci nieszczęsni inni. Ważne są te symbole przy uprawnieniach. Plusik dodaje jakieś uprawnienie, jeżeli chcemy coś dodać, to używamy znaku plus. Jeżeli coś odjąć, znaku minus. Oprócz liter mamy również cyferki, to już jest, że tak powiem, bardziej zaawansowana lista praw. I co ważne, musicie niestety je umieć na kolosa. Wiem, straszne, świat się zawalił, to popełnię samobójstwo dzisiaj. Niestety musicie je umieć, bo będzie zadanie nadaj pliku Z uprawnienia tylko do odczytu lub do odczytu i wykonywania. Możecie się bawić oczywiście w plus, U, E, D, 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 tylko po co? Nie możecie to znać. Piszecie tylko jedną cyferkę i macie parę dziesiąt sekund zaoszczędzone. Jeśli chcecie sobie to przepisać, no to macie chwilę dla siebie. Skończycie to tam, przyknijcie, rzućcie w część. Kiwnięciem głową nakazaniu kontynuować dane. Dobra. Ja nadajemy prawa przy pomocy cyferek. Przy literach mieliśmy tam użytkownicy, dla kogo to ma być, stricte określone. I tutaj to, że tu pisze 755, bo takiego prawa nie ma, oznacza, że wszystko może robić właściciel. Grupa może tylko, piątka to była, odczytywać i wykonywać i nie tylko odczytywać i wykonywać. To, że piszecie 644755000, to nie jest to bezmyślny zlepek cyferek, tylko pierwsza cyfra oznacza, jakie uprawnienia będzie miał właściciel danego pliku, czyli jak wy stworzycie, kim jest właściciel. Jeżeli wy stworzycie jakiś plik,
to wy jesteście właścicielami tego pokoju. Czyli pierwsze to jest, jakie uprawnienia ma mieć właściciel. Drugi, jakie uprawnienia ma mieć grupa, czyli ta reszta. Grupa również należy rozumieć ta, w której wy się znajdujecie. Czyli jeżeli właściciel kilku jest w grupie 1, a wy nadacie 5, to grupa 1 nie ma siódemki, tylko ma piątkę. Rozumiecie to? No i inni, to co wam mniej więcej chciałem wytłumaczyć, wyszło to lepiej lub gorzej, też ma piątkę. I tu znowu muszę siąść przed panelem sterowania i pokazać wam, jak to mniej więcej wygląda z tymi wszystkimi kolorami. Jedziemy. Mamy taki folder, folderek. I chcemy zrobić tak, żeby nikt nie mógł w niego wejść. Do nadawania uprawnień służy polecenie cecha my o d. Napiszcie sobie. Po spacji nadajemy, jakie ma mieć uprawnienia ten katalog, czyli dajmy przykładowo, wszyscy mają brak uprawnień. Znowu spacja i teraz dopiero wpisujemy to, na czym nałożymy, na to, na co nałożymy te prawa, czyli nasz nieszczęsny folder. I to jest taka zależność. Jeżeli wam nic nie wypluje konsola, czyli nie wypluje na przykład czegoś tego typu, to znaczy, że wszystko wykonało się dobrze. No i mamy ten nieszczęsny folder o nazwie folderek. Chcemy do niego wejść. No nie bardzo. Dlaczego? Bo nie ma uprawnień. Dobrze. I teraz tutaj ważna rzecz. Niekiedy żeście słyszeli od jakichś pseudoinformatyków, że katalogi powinny mieć uprawnienia 6.4.4, pliki 7.5.5. Zgadzam się, ale to tylko w kwestiach serwerowych. Jeżeli chcecie wejść do tego katalogu, to jeszcze zrobię taki jeden myk, żeby... Na to nie patrzcie, co ja teraz zrobię. Dobra, mamy brak dostępu. Teraz chcemy... Co się będę wysilał? Pa! Zapraszam przed konsolę. To pa! Ja widzę, że jest po prostu powiedział. Pozwolę sobie odbyć tak? Proszę się nie bać, to nie kopię. Niech mam mówić panowi... Panu pan czy na ty? Na ty pan. No to dobra. Paweł? Paweł. Szufla. Też jestem Paweł. Dobra, masz takie zadanie. Sprawdź jakimś cudem tak, żebym mógł wejść do tego katalogu. Żebym miał. Tak, żebyś ty mógł wejść. Możecie mu podpowiadać, to nie jest żaden egzamin. No okej, okay. Ale ci nie ufam, wejdź do niego. Nie pamiętam, jak się wchodziło. Oczy mi robieją.
zawartość ATP we krwi nagle wzrasta i staje się agresywny. To powiem, że CD... Spasz. No! No dobra, witam. Teraz pokaż zawartość. Nie wylistuj go. No źle. Mówię, jeżeli jesteś w nim, to nie piszesz tego, tylko samo RS. No okej. Czyli po prostu nadaje sobie takie uprawnienia, że możesz wszystko na nim robić. Teraz wyjdź do niego. Wyjdź z niego. Do niego. Wyjdź z niego? Mhm. Po prostu cofnij się. Jak jesteś tu, to chcę być tu. No, trochę za daleko. Ok, wylistuj, ale spisz. Teraz chcę być tu. Dobrze, że sobie dodajesz roboty przy okazji sprawdzać, czy coś zrozumiałeś. Nie jestem okrutny. Desktop. Tam masz wejść. Dwie uwagi. Czegoś zapomniałeś i wielkość liter ma znaczenie. Jest dobrze, tylko czegoś brakuje. Nie stresuj się. No, możecie mu to podać, już nie jest egzamin. Kropki podobne. Nie wiem, trochę teraz za daleko. No, dobra, już się nie męczę, bo widzę, że się rozgrzałaś. Możesz usiąść. Umiecie nadawać... No, tu jeszcze jedną rzeczą, proszę. To jest nam potrzebne. Gdzie znasz? Jest, ok. Widać coś? Tak, nie wiem, nie widzę. Ok, dobra. Nadajemy naszemu folderkowi, gdzie on tu jest, tu jeszcze muszę wejść. Dobra, CH mod.
Jakie chcecie uprawnienia? Ważne, żeby środkowa cyfra nie pozwalała wejść do niego. Jakie chcecie? Dajmy 7. No i dobra. To jest takie jeszcze, wam pokażę, że to wszystko działa. Ten użytkownik wszedł, prawda? Widzimy? Widzimy. Aha, już wiem, że są tej samej grupie. Dobra, o co chodziło mi? Jeżeli nadacie uprawnienia, to co chciałem powiedzieć, że jeżeli nadacie uprawnienia innemu użytkownikowi, tak żeby nie mógł wejść, to się uwydatni w praktyce. Tu jest taki niuans, że ten użytkownik jest w tej samej grupie, ogólnie ten system cud, że działa. No ale okej. Dobra. Przy pomocy cyf umiecie nadawać uprawnienia? Na pewno? Dobra. Teraz się zajmiemy wyższą szkołą jazdy, a mianowicie przy pomocy literek to zrobimy. C0000. Tu jeszcze wyjdziemy z niego. Sprawdzimy, czy się da nadać. Dobra. Dobra, prawda z tych potem chodziło. Teraz jak nadajemy uprawnienia przy pomocy liter. Tutaj znów wrócę do prezentacji, żeby wam się wszystko na nie pokiełbasiło. Widzicie? Trzeba powiększyć. Mamy następujących odbiorców praw. Wszystkich, właściciel pliku, grupa i inni. Teraz zakładamy coś takiego, że właściciel pliku może robić na nim wszystko, czyli ma prawa do odczytu, zapisu, wykonywania. Grupa może tylko czytać i wykonywać, zaś inni mogą tylko wykonywać. Teraz jak to robimy? To też by wypadało, żebyście znali, ponieważ jeżeli przyjdzie coś bardziej zaawansowanego zrobić, to będziecie robili właśnie to przy pomocy RWX oraz przepis. Chcecie to zapisać? Czy macie to? Ok, dobra. Czyli jak ja mówiłem, bo się sam gubię. Właściciel pliku może wszystko, grupa może tylko czytać i wykonywać, inni mogą tylko wykonywać. Dobra, jedziemy z tego sekundą czasu. A jeszcze nie to. I się włączył. To jest ten. To jeszcze zrobię tak, żeby to było widać, coś widać. Wpisujemy jak zwykle CH mod. Zrobię wam tak. Jakby tu zrobić, żeby to dobrze było. No nic. CH mod. I teraz co mówiłem? Że właściciel pliku może wszystko. Czyli piszemy plus U, czyli dodajemy uprawnienia dla właściciela pliku. I chcemy, żeby robił wszystko, czyli nadajemy mu RWX. Czyli znowu plus RWX. OK. Tu jest jeszcze taki niuans, że nie musicie pomiędzy R i W i X dawać tych plusów. Jeżeli napiszecie to jako jeden wyraz, przyjmie to. Dalej, grupa może tylko czytać i wykonywać. Czyli piszemy plus G plus RX. Plus inni, czyli O, plus X i nasz nieszczęsny folder. Przyjęło. I teraz jak sprawdzić, czy te chmody się poprawnie ustawiły. Po prostu list wyświetlamy, wpisujemy już znane na polecenie LS z flagą N. No i sprawdzamy, gdzie jest nasz folder. A no jest tu. No i mamy, kurde, nie widać.
mamy takie następujące prawo. Literka D oznacza to, że to jest katalog. Jeżeli mamy coś takiego, to znaczy, że to jest plik. RWX zgadza się. Pierwszy człon, właściciel. Drugi, R nie ma nic, X. Zgadza się? Zgadza się. I tutaj, gdzie nas pójdzie? X. Zgadza się. No to tyle by było. Czy wszyscy to rozumieją? To jest troszkę zwariowanie z tymi modami na początku. To jest jeszcze na slajdzie pokazane. Tu jest jeszcze na slajdzie pokazane to, co wam mówiłem dokładnie. Czyli pierwsze te literki zaraz przy D oznaczają, jakie ma uprawnienia właściciel. Drugie, jakie są uprawnienia dla grupy, zazwyczaj jest jeszcze oddzielone takimi kreskami. Nie musi być, bo to nie każda dystrybucja coś takiego wspiera, ale zazwyczaj. No i trzeci człon dla, jakie mają uprawnienia dla innych. Okej, trochę mi zaschło w gębie. Z racji tego, że mam MP4 przy gardle, to będę musiał się sprężać. Jeszcze słówko o tych ankietach. Ankiety nie są anonimowe, ponieważ na sam koniec zrobimy losowanie i szczęśliwie wygra to, co tu jest. Taki skromny upominek, a niech ona nie sponsoruje tego wykładu i tyle, ile funduszy było, tyle się kupiło, szczerze mówiąc. Czyli po tym wszystkim ja i kolega zbierzemy, albo ja sam, bo to będzie też jeszcze może nagrywane. My wylosujemy jedną do szczęśliwca lub szczęśli... Jak się odmienia? Bo to jest matka, to nie będziecie wiedzieć. Po prostu ktoś z was wygra, no, te upominki. Dobra, jedziemy. Przechodzimy do zarządzania procesami u usługach. W każdym systemie operacyjnym są dwie rzeczy. Proces i usługa. Proces to jest nic innego jak uruchomiona aplikacja. Jeżeli macie otwartego Facebooka, przegląda Excel, to już jest proces. Jeżeli macie otwarty komunikator, to już jest proces. Jeżeli nie wiem, edytor tekstu, to już jest proces. Usługa zaś to jest aplikacja, która świadczy konkretną rzecz, działa w tle. Przykładowo taki skaner antywirusowy to jest już usługa. To nie jest proces, to już jest usługa, która działa w tle i świadczy tylko jedną usługę. I teraz jak? Jak po prostu zarządzać tymi poleceniami. Żeby wyświetlić, jest już do tego polecenie PS. Tego PS ma jedną wadę, że ma bardzo dużo flag. Tu są przed tego cztery, na następnym slajdzie są następne cztery, także jak chcecie, to piszcie tylko szybko, bo wylecimy stąd hukiem. O co chodzi? Tutaj jest bardzo jeszcze dobrze pokazane, że flagi można łączyć, a mianowicie, jeżeli chcemy wyświetlić każdy proces uruchomiony w systemie i szczegółowy opis do niego, to piszemy PS, spacja, konkretna flaga, spacja, znowu flaga, tylko... Flaga to jest właśnie to, ten przełącznik. Czyli to minus L, minus L, minus R, wszystko z minusami. I ważne jest, żeby przy flagach, przy tych przełącznikach, jak wy to nazywacie, dawać ten minus. Nie damy go, to przyjmie polecenie, że to jest string, jakiś znak, I po prostu bywali prosić. Czyli zawsze dawać to z minusem. Tu jest dalsza część tych. A ogólnie to polecenie zawiera więcej, aby pisać tylko taki, który będzie wam stricte po prostu potrzebne. Czy piszecie to? Mhm. Oto. De facto to jest manual, bo manuale są tam napisane, że było. Gotowi? Tu widzę pierwszy rząd, który intensywnie pracuje. To nie była ironia, ani sarkazm.
Gdybym tak powiedział, już bym nie żył. Dobra, w tyły widzę, że gotowe, to jedziemy dalej. Co się po wpisaniu takiego polecenia S pojawi? A mianowicie coś takiego jak PIT, TT, Y, TIME, CD. CD. Was interesuje tylko PIT. PIT to jest konkretny numer procesu. Każdy proces ma posiada taki indywidualny numer, przyznawany losowo, czyli to nie jest alfanumerycznie, tylko losowo. Jeden będzie miał 2, drugi będzie miał 22. Tu jest cały spis tego, co może wywalić PS. Was interesuje tylko to, ewentualnie user. Tylko tyle. Najważniejszy jest PID. Bo jeżeli przyjdzie wam zrobić coś z tym procesem, będziecie musieli bezwzględnie znać jego numer PID. I teraz co możemy z takimi procesami zrobić? Możemy go delikatnie zamknąć lub ubić. Czym się różni delikatne zamknięcie od ubicia? Jak wyłączacie komputer, to zwykle klikacie tam start, zamknij i komputer się samoczynnie zamyka i to jest właśnie delikatne zamykanie. Na przykład jeżeli chodzi o moją osobę, gdybyście mnie poprosili, weźcie chłopie, zamknij, no to jest właśnie to delikatne zamykanie. Ubijanie to coś w tym stylu, że ja gadam, a nagle ktoś z tyłu kulka w łeb. To jest właśnie ubijanie. Co do komputera, to tak jakbyście zamiast normalnie go wyłączyć, wyciągnęli wtyczkę z kontaktu albo wybrali kurki. To jest właśnie ubijanie. Ubijanie jest o tyle niebezpieczne, że może zniszczyć aplikację w sensie tak, że pliki konfiguracyjne dostaną błędu CRC, czyli błędu logicznego odczytu i aplikacja się nie uruchomi. To tylko stosujemy, jeżeli coś przestało odmawiać, nie reaguje na żadne zawołanie. I oprócz tego możemy zatrzymać proces, czyli jeżeli puścimy, nie wiem, wiecie, to jest pętla? Nie taka tramwajowa, tylko w informatyce. Pętla to jest coś takiego, że się wykonuje ileś razy. Coś jak rekurencja, tylko pętla ma z góry ustalone ilość uruchomień. I dając taki przykład, że mamy tą pętlę, ona ileś tam ma przejść prawdopodobnie 1000 razy, przeszła 100 razy i nagle chcemy ją zatrzymać. To wydajemy takie polecenie i musimy znać ten numer PID. Jeżeli chcemy znowu wznowić tę pętlę, no to niżej mamy, ja to ogólnie wznowić. Ważne, żeby znać ten numer PID. Jeżeli nie będziemy znali, no to nic nie zrobimy po prostu. Okej, teraz co to są te zmienne środowiskowe? Zmiany środowiskowe to są z góry ustalone ciągi znaków modyfikowanych, które jakby wytyczają nam sposób działania pewnych elementów systemu. I tych zmiennych środowiskowych jest wiele, ja wypisałem ich tylko trzy, które wy musicie znać. Co one robią? Przykładowo zmiana środowiskowa HOME określa dokładnie, gdzie ma się znajdować katalog użytkownika. Domyślnie na to on się znajduje w HOME, ale możecie tak to przemodyfikować, że będzie ładowany gdzie indziej. Przy tworzeniu użytkownika może być w ETC przykładowo otworzony. I teraz, ja tak jak powiedziałem, każda z zmiany środowiskowej zawiera jakiś ciąg znaków. Jak je wyświetlić? Wpisujemy echo i pamiętamy o tym dolarze. Dolar wskazuje na to, co wpisaliśmy, że to jest zmienna środowiskowa. Jeżeli tego dolara by nie było, no to polecenie echo wypluwa nam to, co podamy po nim, czyli by wpisało samo home. A tak nam pokaże to, co zawiera zmienna środowiskowa. Tu mamy, nie wiem, że będzie widać, no niestety nie widać. Czyli może z przodu bardziej widzą tutaj screen doki, to robię to o 3 w nocy. Możemy też tworzyć własne zmienne środowiskowe. Jak to robić? Po prostu wpisujemy nazwę zmienną, czy jak ona się ma nazywać, równa się i co ona ma zawierać. To nie ma żadnej skomplikowanej sprawy. Nazwa zmiennej równa się, co ma zawierać. Przykład na dole.
No, nie. Tu mamy przykład. Paulina równa się jest fajna, a F wypisz zmianą Paulina. Zgadza się, wszystko zgadza się. Jeżeli chcemy usunąć taką zmianą, którą żeśmy stworzyli, można też zmiany środowiskowe usunąć te, które są zadeklarowane wcześniej, ale nie polecam, ponieważ mogą się dzieć cuda na kiju tutaj w rządzie. Służy do tego UNCED. I tutaj po UNCED nie przypisujemy wartości zmiennej, tylko zmienną, którą żeśmy utworzyli. I czego tu nie ma? Dolara. Nie ma dolara. To jest ważne, jeżeli chcemy wypisać wartość zmiennej, wpisujemy dolar, to chcemy ją usunąć, jest bez dolara. Przepraszam, nie mam donośny dość głos. Tu mamy przykład. Zmienna Paulina zamiała jakiś tekst, zgadza się. Usunęliśmy, sprawdziliśmy, czy coś zmienna środowiskowa Paulina zawiera. Wyrzuciło tam, że tak powiem, enter, czyli nie zawiera nic. Wszyscy rozumieją z tego, wiem, narzuciłem szybkie tempo. Dobra, to co chodzi z symbolami wieloznacznymi. Symbol wieloznaczny to jest tworzy, służy do tworzenia ciągu znaków. Tak jak mieliśmy tę kropkę, która, nie kropkę, tylko gwiazdkę, która zastępuje dowolny ciąg, to oprócz niej jest jeszcze kilka innych, które mam wypisane na tym slajdzie. Przepiszę je sobie, bo może symbole wieloznaczne bardzo często są wykorzystywane przy wyszukiwaniu różnych plików. Ale o tym, to będzie za chwilę. Przepiszę sobie to. I tak. Gwiazdka zastępuje każdy znak. Nieważne, jaki, ważne, że każdy. Cyfry, litery, znaki specjalne, znaki diakrytyczne. Nawiasy kwadratowe służą do dopasowywania znaków. O co chodzi? Jeżeli chcemy, mamy w katalogu 150 plików i chcemy skopiować tylko te konkretne, to w tych, na przykład zawierające tylko zawierające w nazwie literę K, to w tych właśnie nawiasach kwadratowych wpisujemy literę K. I poprzez zastosowanie tego symbolu wieloznacznego zostaną skopiowane tylko pliki zawierające K. Wykluczanie znaków to samo co dopasowanie tylko na odwrót, czyli co nie ma być skopiowane, zaś kropka służy do, jakby to powiedzieć, do definiowania rozszerzeń. Mimo że w Linuxie nie ma rozszerzeń, to jednak niekiedy się zdarzają, jeżeli chodzi o takie pliki tekstowe. Czyli na przykład będzie polecenie, zadanie znaleźć pliki, które posiadają rozszerzenie TXT, czyli dajemy gwiazdkę, ponieważ mamy znaleźć wszystkie pliki, a gwiazdka zastępuje każdy znak, kropka TXT. Rozumiecie to? Dobra, tu mamy przykład. W pierwszym katalogu są pliki od 1 do 5. Chcemy przekopiować tylko 2, 3, 4. Czyli chcemy przekopiować CP. Minus E rekurencyjnie, bo jest kilka. Kropka test. I tutaj wpisujemy, które konkretnie. I tu jest jeszcze ważna gwiazdka. Symbole wieloznaczne możemy łączyć. To jest ważne, że nie da, że jak zastosujemy gwiazdkę, to innego symbolu wieloznacznego nie możemy. Możemy. To jest właśnie taki klarowny przykład. Czyli sprawdź wszystkie pliki i przekopiuj te, które mają 2 lub 4. Pomiędzy 2 a 4, sorry. No i przekopiowało. Tutaj jest lokalizacja, gdzie to ma być. Tu jest. Chcemy przekopiować tylko te pliki, które w nazwie zawierają D. Czyli znowu kropka D. Znowu ta gwiazdka, czyli przeszukaj wszystko, co znajduje się w danym katalogu i pamiętać o tej rekurencji. Jeżeli kopiujemy zawartość, albo nawet jeżeli kopiujemy sam folder, folder do folderu, który zawiera zawartość, zawsze o tej rekurencji musimy pamiętać. Jeżeli wywali nam komunikat, że katalog nie jest pusty, to na 99,9% musi być zastosowana rekurencja. Czyli pamiętamy o tej małej ręce. No i tutaj mamy jeden przykład z tym wykrzyknikiem, czyli przekopię wszystko oprócz plik 4. Czyli sprawdź wszystkie pliki i wywal ten. Tutaj jest ważny ten wykrzyknik. Zrozumiałe? Dość szybko lecę, bo czas goni.
No i teraz najgłupsza i najcięższa dla was sprawa, mianowicie wyszukiwanie plików. Ogólnie służy do tego polecenie find, tylko find ma okropnie dużo flag. Tutaj macie niektóre z nich wymienione. Jedziemy najpierw od najtrudniejszego, czyli mtime. Mtime wyszukuje pliki ostatnio zmodyfikowane, tak samo jak mniej więcej Atime, tylko Mtime ma bardzo głupią składnię. O co chodzi? Tutaj nie podajemy, na przykład będzie takie zadanie, znaleźć pliki, które zostały modyfikowane w ciągu 48 godzin. Nie piszemy LT 48H, czy tam minut, tylko piszemy 0, 1, plus 1, minus 1. Na co to polega? Ja może wyświetlę wszystkie te. Jeżeli piszemy mtime spacja 0, to find zacznie wyszukiwać plików, które zostały zmodyfikowane w czasie ostatnich 24 godzin. To jest wartość domyślna. Wy tego nie piszcie, postarajcie się to zrozumieć. Minus 1 jakby bardziej ten czas do nas przybliża, czyli modyfikacja w mniej niż 24 godziny. 0 w ostatnich 24 godzinach. Czyli nie wiem, od danej chwili do 24, a my chcemy przykładowo sprawdzić, które były w krótszym czasie modyfikowane, piszemy minus 1. 1K to jest szukanie plików, które zostały zmodyfikowane pomiędzy 24 a 48 godzin, czyli pomiędzy 1 a 2 dniem. Jeżeli byśmy wpisali dwójkę, to byłoby 48 na 72, trójkę wyżej, wyżej, wyżej. Tutaj możemy też dodawać te cyfry, czyli plus 1, plus 2, to jest, że tak powiem, szukać plików, które zawierają dłuższy czas modyfikacji. Łapiecie mnie, jeśli o co chodzi? To jest też na początku, jak to zaczynałem, to mózg rozwalony. Druga flaga time. Ona określa, co ma być szukane. Jeżeli chcemy wyszukać tylko pliki, to wpisujemy plik, wpisujemy C. Plik binarny, czym się różni plik normalny, plik znakowy od pliku binarnego. Plik binarny to jest po prostu aplikacja, która się ma wykonywać. Plik normalny to są różne TXT, wszelakie dokumenty napisane plain tekstem, zaś pliki znakowe to już są skrypty, to już nas nie dotyczy. No i L, dowiązanie symboliczne, czyli możemy sprawdzić albo wyszukać, jakie pliki posiadają mają utworzone dowiązania symboliczne. Kolejna flaga size to określa, jak wielkie pliki mają mieć szukane. I tutaj macie dobre udogodnienie, ponieważ możecie wpisywać wartości, jakiekolwiek chcecie. K oznacza kilobajty, małe k, M megabajty, G gigabajty. I tutaj jest również możliwość dodawania lub odejmowania tej wartości. Czyli jak piszemy plus 100K albo plus 100M, to szukaj plików większych niż 100 mega. Minus mniejszych niż 100 mega. I tutaj też jest w przykładach prezentacji jest pokazane, jak można tymi zmiennymi deklarować pewien zakres wartości. Czyli szukaj większych niż 2 KB, a mniejszych od 5 MB. OK. Kolejna flaga term user, term wyszukuje te pliki, które posiadają określone uprawnienia, czyli znajdź wszystkie pliki w systemie, które posiadają uprawnienia 644. Wpisujemy minus term, spacja 644, enter. Chwilę czekamy, bo jeżeli to ma być w całym systemie, to dość długo potrwa. User, pliki należące do konkretnego użytkownika, no i ostatnia. Po prostu name, tutaj definiujemy albo nazwę pliku, albo rozszerzenie. Zresztą zobaczycie sami, co mi chodzi. Dobra, mamy takie pierwsze zadanie. Znajdź pliki posiadające rozszerzenie TXT w katalogu domowym. Czyli tu jest sprawa prosta. Find, polecenie. Gdzie ma szukać? Zawsze druga pozycja po spacji jest lokalizacja, gdzie ma szukać. Pamiętajcie, żeby tu nikt się nie wkopywał w żadne flagi, tu zawsze podajemy lokalizację, gdzie ma szukać. Spacja minus name, spacja
gwiazdka, czyli przyjmij każdy znak.txt. I to polecenie wyszuka nam wszystkie pliki z rozszerzeniem txt. Rozumiecie? Tu jak niczego nie widzicie, to krzyczę, bo no, czas jednak. Znać katalogi w katalogu domowym, to rozpoczyna się na literę D. Find, wiadome. Home, wiadome. Typ, jaki? D, czyli wyszukaj tylko katalogi. Wszystkie pliki widane pomijaj, wszystkie pliki pomijaj. I nazwa D, gwiazdka. Jakakolwiek litera na początku i dodana gwiazdka znaczy, że masz że fajnie ma wyszukiwać te nazwy, które zaczynają się na literę D. Jeżeli piszecie A, te, które zaczynają się na A. Proszę? Gwiazdka D. Na obwód. Wyszukuję pliki w katalogu domowym, które były modyfikowane przez ostatnie 24 godziny i potrzebne uprawnienia 644. Jedziemy. Find wiadomo, home wiadomo, end time, standardowe 0, czyli mają być przez ostatnie 24 godziny. Jeżeli byłoby pomiędzy 24 a 48, co bym to wpisał? Brawo. Tylko pliki. Tutaj jest ważne, żebyście na kolokwium czytali dokładnie polecenia. Jeżeli będzie napisane wyszukaj pliki, to tylko pliki, żadnych katalogów. Jak ja bym był egzaminatorem, ja bym zobaczył tam katalogi, to normalnie szubienica by się zaraz uruchomiła. Wyszukaj katalogi, tylko katalogi. Zawsze pamiętajcie o tym typie i zawsze pamiętajcie, jakie on ma wartości. Minus PEM, czyli z jakimi uprawnieniami, w tym przypadku 6.4.4. Z fajna byłoby tyle. Wszyscy rozumieją? No to dobra, to ja skończyłem nawet przed czasem.